Wow, nie widać mnie. Zajebany internet, nie wiem dlaczego. Kurwa, mi wszystko tak działa. Strasznie mi wszystko laguje. Cześć Robert, cześć Norbert. Sakra. Masakra. Widzę, że to już nie będzie działać. Czy będzie? Poczekam sobie minutę jeszcze. Albo zrobię taką jedną rzecz. Off. Dobra. To wyłączone. No i czekajcie. Teraz może będzie trybić. Zobaczymy. Ja dam sobie czat na ten. Na komórkę. Bo nie mogę na drugim ekranie. Także zobaczę. Spoko strumyk, naprawdę. Dziękuję. Dobra, no nic, odpalamy Wiedźmina, tylko. Tylko to muszę. To muszę sobie włączyć. Tutaj dać 60. Dobra. Jest chyba będzie spoko. Nie tnie. Dobra, to zobaczymy. Pyk. To też wyłączę. Kurna, muszę sobie kupić drugi ekran. Bo zauważyłem też taką analogię. A, jeszcze jedna rzecz miałem zrobić. Bo zauważyłem też taką rzecz, że jak ten, że jak strumieniuję sobie monitor na drugi, no po prostu jak mamy ekran z laptopa i ten, i no to przez internet trzeba go strumieniować, bo wtedy też zacinam, także to może być, kurwa, gdzie to jest, tutaj, to też może być to, że ten, że się tak zacina, ale nie, tak mi się wydaje. Dobra, to robimy tak. Łapki w górę, to sobie tutaj. I nie to. Widzowie. Dobra, gramy w Wiedźmina 1 jeszcze dzisiaj. Jutro może ogarnę Max Payne'a. Ale to zobaczymy, byku. Dobra, minimalizuję, odpalam Wiedźmina. Bo ja ogólnie w 60 klatkach tego strumyka prowadzę, także. Cześć, pas do Kuba. Co tam, byku, ciekawego słychać? Mam nadzieję, że mnie widać. Kurwa, muszę kupić sobie te dwa monitory nowe. Bo jest chujnia z grzybnią, że tak to ujmę. Bo to jest tam 720p 60 klatek. Ulolol, co tu się stało? Tylko ta gama jest taka duża. A dobra, potwierdź. Wczytaj grę. Wiejska karczma. Siema. Cześć, Robert. Mogę modelatora. No, modelatora to nie, ale moderatora to prędzej, nie? No co mi tam, mam dobry dzień. Czekaj. Jak mogę dać moderatora komuś? Przejdź na kanał, zgłoś, usuń tymczasowo wycisz. Ej, a moderator może dawać mu... Czemu jest 30 klatek? XD. Czekajcie jeszcze chwilę. Kurwa, mam dobry dzień, rozdaję moderatorów. Niech będzie. Aha, bo ja tego nie zapisałem. Czego to jest, kurna, tak? No i teraz powinno być. Dobra. Dobra, mam dobry dzień do moderatorów, kurwa, dwóch nowych. Także ja tu jestem, kurwa, dobrym człowiekiem. Siema i co by tego moda. Mam dobry dzień, zobacz co robię teraz. Patrz. Pyk. Fak, ja mam dobry dzień, zobacz. Dałem dwa mody. Dobra, już nie daję nikomu moda.
Wystarczy na dzisiaj. Nie, no dobra, lecimy do tego z rozgrywką w końcu, bo już kurna. Co jest z moją myszką? Pobiera tutaj coś się, ale już się kończy pobierać. Jestem moderatorem, dziękuję. Proszę bardzo, proszę zostawić łapkę w górę teraz. Tak, za to, że dałem moderatora. Dobra, ogólnie pierwszy strumyk jest w tym, w 60 klatkach. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać dobrze. My kontynuujemy sobie rozgrywkę z Wiedźminem. Ja mam tutaj do kończenia questa, polowanie na Gon. Wow, ale płynnie. Ej, w ogóle co się dzieje z moją myszką? Nie mam pojęcia. Dobra, lecimy. Cześć Jaskier, ale to chyba nie w tę stronę. Lecimy do tego. Kurwa, robisz tego questa, polowanie na Goni. Dam łapkę, dziękuję bardzo. Dobra, gdzie jest ten chłop? Czekajcie. Polowanie na Gon. Muszę użyć Mandragory, żeby odegnać upiory i króla Gonu z krągu druidzkiego. Przejście na pola. Dobra, w ogóle tam trzeba iść, bo tam będzie chyba korzeń Mandragory z tego, co się z tego, co kojarzę. Także zobaczymy. Idziemy na pola. Ej, ale zajebiście, bo ja 60 klatek to jest coś pięknego. Dobra, także lecimy na pola. I zobaczymy, czy będzie tam korzej Mandragory. Ale w ogóle droga chujnia, nie widzę OBS-a. Jeszcze kurwa słuchawki mam takie rozjebane, ja nie wiem. Wszystko jest takie prowizoryczne. Dobra, czekajcie, to gdzie tam iść? Krąg druidzki, mała zagroda, kurhan, chata pustelnika. Za chatą pustelnika był ten korzej Mandragory, także tam sobie pójdziemy. Z tego, co to robiłem ostatnio, czyli rok temu, nawet dłużej, także tam powinien być korzeń Mandragory. No i zobaczymy, pójdziemy i zrobimy tego questa. I potem już zajmujemy się questami głównymi, bo już pora na nie, żeby je robić. Dobra, także lecimy. Mogę tędy, czy raczej nie? Chyba mogę. Turu, 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 turu. Ja już spadam, bo nie dość, że robota jutro, a u niektórych ludzi mam moda, więc afera pewnie jest, to spadam bio. No, na razie, Wolf, cześć. Kurdam, katar, jebany. Srogowaciały katar. Dobra. Szybciej, Gerwant. Szybciej, 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 szybciej. No i tutaj za chatą pustelnika to było, także zaraz to. Kurwa, w ogóle sobie to zrobię tak i dam trochę bliżej mikrofon, będzie mi lepiej słychać może. Zostaw falowa. O, no, nowa ta. Kurna, czekaj. O ty, Robert, nie miałeś moderatora kiedyś? Tak mi się wydaje, że miałeś moderatora. Ale mogło mi się zdawać coś. Ognisko, kurhan. Co są kurwa kurhany? No tak, dokładnie, kurwa. Korzeń Mandragory w kurhanach. O to mi chodziło. A, pad za mną chodzi! Cześć, kurwa, pad. Słucham. Nie chcę, żebyś pro. Dobra, kurwa, chodź za mną, byku. I to ja w nocy, nie? Tka w nocy te będą upiory, czy nie? Dobra, kimnę się przy ognisku do nocy. Ale jego zajebią w nocy te upiory. Jak on będzie martwy, ten koleś? Jak nic. Przecież ten chłop już nie żyje. Dobra. Krąg druidzki. No to właściwie i tak tutaj. Dobra, idziemy. Rozpalimy te mandragore.
I ten, i zobaczymy, czy te upiory przyjdą do nas. Mam nadzieję, że tak. Co to? Miejsce mocy. Jebać wasze miejsce mocy. Tylko nie wiem, czy to nie miało wyglądać w ten sposób, że za dnia trzeba rozpalić, a potem ten. Chuj wie, zobaczymy. Druidzki znicz. Gdzie jest man? Kurwa, zobacz co zrobiłem. Dobra, wali was na łeb, pa. Nie ten miecz, Gerwant. Gerwant, nie ten miecz, kurwa, badraniu. Dobra, ten miecz. Grupóweczka. Nie pojebało was coś? Mam się. Zostawcie suba i lajka, dokładnie. Co mi robią? To jest kurwa. Co jest grane? Co ten koleś robił? Muszę pokonać jeszcze tylko kilka upiorów. Muszę zabić teraz pozostałe upiory. Zajebiście. Jeb. Muszę pokonać jeszcze kilka upiorów. O chuj, jest król. Jest król, pa. O, jak oni mnie zapierdolą na łeb. Gerwat, spierdalaj stąd! Kurwa, ile was tutaj jest? Jak ja nie mogę zrobić ciosu? Mam jaskółkę za follow na FB też. Zrób to, just do it. Kurwa, jak ja nie mogę nic zrobić. Dobra, będę walczył do końca, no. Co mogę. Teraz mogę się zgłosić do. Jak jeszcze król gonu! Ej, co to ma być? Co jest? Ej, naprawdę, przecież ja ich nie odesłałem, tylko. Kurwa, on tutaj jest, zniknął. Co to ma być? Co to ma być? Dobra, w sumie to nie będę się kłócił. Jeżeli jest zrobione, to jest zrobione. Jeżeli gra mówi idź po nagrodę, to trzeba iść po nagrodę. No. No dobra, no to w sumie mam wywalone na to, czy zabiłem tego króla dzikiego gonu, czy nie. W ogóle to po co te. Majster, po co taki płot to postawiłeś? Kurwa, draniu. W ogóle jako nagrodę to ja sobie odbiorę. Może nam dać chatę, z którą nic nigdy w życiu nie zrobimy. Może nam dać kurna taki fajny wianek, który nam się przyda, więc sobie wezmę wianek, nie? Drzwi. Do pustelnika. Wow, I feel good. Elo, big. Z czym do mnie przychodzisz? Nie wiem. Zadanie wykonano. Dzikiegon odszedł. Świetnie. Jestem ci niezwykle wdzięczny. Jaka nagroda cię interesuje? Wezmę księgę, domek na własność. Chciałbym Wianek. dostać wianek z nieśmiertelników. Proszę, oto on. Postępuj z nim ostrożnie i użyj we Tak, bo właściwym to jest bardzo momencie. mocna broń. Dziękuję. Weź jeszcze ten woreczek. Jest w nim poświęcona sól. Noszona przy ciele odstrasza upiory. Może ci się kiedyś przyda. Zajebiście, ej, to wiecie co? Dobra, polowanie na gon zostało skończone. Wiecie co, już mamy zajebiście tutaj, kurde, o, nowy level. Polowanie na gon, także wszystkie questy poboczne zostały zrobione, oprócz questów na bazyliszki. Ej, bo fajna sprawa, naprawdę, bo tutaj sobie noszę wstążkę, tu sobie noszę sygnet straży miejskiej, który już mi się nigdy w życiu chyba nie przyda. Więc sól w worku. Także mamy tutaj dwa amuleciki, które odstrzają upiory i odstrzają utopce. Także sztos. Co ty w tym kotle gotujesz, Marian? Ej, tutaj widzę krew. Tak być nie powinno. Co zrobić z jedną osobą, która mi dała pi w górę?
powiedzieć, żeby to zrobiła. Trzeba go przekonać do tego, aby zostawiła łapkę. Dobra, idziemy do ogniska. Mamy nowe talenty do rozdania. To będzie tak. Tu mamy już wszystko. Dobra, tu zdamy tak. Odporność na ogłuszenie, to się przyda. Ej, czemu ja w ogóle stylów nie ulepszam? Zablokować. Tylko nie wiadomo kto to. Dobra, to już jest poulepszane. Nie wiem w ogóle dlaczego w te znaki inwestujemy, ale walić to. Dobra, śpimy do rana. Ło, cześć pustkownik. Dobra, to tak. Ło! Oj, żem się kurwa wystraszył. Ej, dobra, pchnę na stałe czy na chwilowo? Na chwilowo, niech się ta osoba nauczy, że się zostawia. Nie, no nie wiem, co zrobić z takimi osobami. Alvin, muszę znaleźć Alvina i porozmawiać z nim. To jest quest związany z Alvinem. Kręgi na wodzie. Dobra, pójdę, zrobię to, bo to jest fajne. Spotkamy Wiedźmina, którego szukaliśmy. Czy... Tajemnica Berengara. Dokładnie. Czyli w sumie tak. No. Jak znajdziemy Berengara. Ej, a skąd wiesz, czy to był skąd wiesz, kurwa, że to był wilk? Że to wilk nie zostawił łapki w górę. Skąd masz tą pewność? Kurwa, zawiesił porządnego człowieka, nie? Dobra, może dołem się da przejść. Tak jest, kurwa, patrz. Ej, tylko żebym mógł tędy przejść teraz, bo nie będę się wracał. Dobra. Ej, kurwa, co to w ogóle za muzyka jest? Kto to dobierał podkład dźwiękowy do... Ja nie wiem, jakby to było coś, nie wiem. Ej, to jest... Nie wiem, kto dobierał podkład dźwiękowy do tego, do pola, kurwa. Gdzie to trzeba iść? Aha, tam jest ta krypta, no to tędy jakoś. Miejsce mocy. Nie korzystam z tego typu specyfików. Nie wiem, nie chce mi się butli odkręcać, ja wypiłbym coś. I spierdalać, ja nie chcę z was już nic pozyskiwać, także proszę mi się kurwa odbić. Co to za rybak? E, rybak, zagryzam cię i mnie też. Aha, to jest elf. Jebać elfy. Jebać was, jebać, jebać, jebać was. Dobra, lecimy do krypty. Spotkamy się z Berengarem. Ej, to jest śmieszne. Gdzie Gerwant wkłada te miecze? Nie wiem. Zajebiście. Nie wiadomo gdzie. Krypto, gdzie jesteś? Ale to jest taka fajna, klimatyczna miejscówka, mi się podoba bardzo. Jeszcze bardziej niż Wyzima, bo Wyzima to jest taka... A to jest kurwa sztosem. Gdzie jest ta krypta? Ta, normalnie, jak to nie tu. Ta, tędy gdzieś. Tu będzie chyba. Ło. Chłopa rozwaliło na drobny mak. Ma rybę i piwo. Zostawię mu, jakby chciał wstać. Ej, chowaj to. Typa. Typa, co robi? A, hu, a, u, a. Kurwa, ninja, pa. Py, pa, u, a. I ja, kurwa. Uj, a, u, a, u, ej. U, a, ej, u, a. Uj, ej, uj, ej. Ja pierdolę. Ej, znów mi dałem kryptę! Uj, ej, uj, uj. Kurwa. Ej, u, au, u, i. Chowaj to.
A, i tu się rozpocznie quest, który się nazywa Zbroja. Co to za fleder? I to jeszcze w biały dzień. W ogóle kurwa nie ten miecz, Geralt, debilu. Jep. Dobra, chyba nie żyje. Ale podnieś z niego se podniesę. Sprzedam temu kurna temu. Dentyście, zęby. Kły. Tajemniczy Wiedźmin Wyrzutek. Cześć, Nareszcie cię Berengar. W znalazłem. końcuśmy się spotykamy, Wiedźminie. O. To już. Czego chcesz, Wiedźminie? Szukam cię od dłuższego czasu, Berengarze. Mam kilka pytań. Nie szukasz legendarnej zbroi? Cóż, pytania będą musiały poczekać. Zaraz będą tu Wichty i kilka Brooks. Dasz sobie radę? Dam. Nie, no co ty? Zgrywasz twardziela. W porządku. Jak mawiał ten dziad Wesemir, powalczymy, zobaczymy. Słyszę, jak nadchodzą. Przygotuj się. Właśnie góra, szykuj Czystych miecza, pa. awesów z Kermoren zawsze jestem gotów. Ta kota by trzeba było wypić. Mam kota? Chyba nie. Kurwa, nie ma. Dobra, jebać. Ty, chyba umarli wszyscy. Gdzie jesteś? Kurwa, gdzieś ty poszedł. Tam jesteś. Nic nie widzę. Masz dobry styl, ale zauważyłem lukę. Przy półpiruecie odsłaniasz pachwinę. Tak, co ty Nie mówisz? wydaje mi się. Mogę ci pokazać, jak stąd wyjdziemy. Nie zamierzam rozmawiać o szarmierce. Co wiesz o salamandrze? Bystry jesteś. Wiesz, Geralt, co mnie śmieszy? Nie, zupełnie. Ty, taki wiedźmiński, morderczo szybki, pewny siebie, z tym twoim niezachwianym poczuciem słuszności. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? Tak myślę, Nie, dokładnie. nie chcę z tobą walczyć. No tak. Kodeks ci zabrania. Uważaj, znowu idą. Dawaj, napierdalamy. Dobra, dawać mi ten sarkofag. Fragment zbroi. O to mi chodziło. Łatwo poszło. Ej, czemu kurwa każdy ma takie łapska duże, a Geralt nie? Rozmowy ze mną. Skąd pomysł, że zechce rozmawiać? Zmusisz mnie? Nie miałem takiego zamiaru. Liczyłem, że... Skoro jestem Wiedźminem, to na pewno się dogadamy. Dla mnie jesteście takimi samymi łajzami jak Magister. Tylko ty jesteś bardziej zakłamany. Czyli współpracowałeś z Salamandrą? Nie powiedziałem tego. Uważaj! Cholera. Oh shit. A ty kurwa uniki robisz, byku. Aha, dobra, tu jest więcej potworów. Napierdalaj tę Alpę. Chyba już spokój. Porozmawiamy? Dobrze, ale nie tutaj. Wyjdźmy na powietrze. Zapraszam do mojego ogniska. Zgoda. Dobry, a niech będzie.
Dobra, chyba trzeba. Aha, w ogóle to. Po co my tu przyszliśmy? Po co on mnie tu kurwa przywlókł? W ogóle myszka tam mi coś szwankuje teraz. Po coś mnie tu przywlókł, ty gnido. W ogóle w tej jaskini też chyba nic nie będzie. Dobra, pogadamy z tym Berengarem, już dokończymy chyba ten wątek. Zobaczymy. Sialap tam, biegnij do ogniska, kurwa. Pogadamy przy ognisku. Już jesteś przy ognisku! Pogadamy przy ognisku. A ty jesteś głupi, Berengar, ty debilu. Już jest przy ognisku i masakra. O, naprawdę. Jewiś. Wiele pytań, ale może zacznę od początku. Opowiedz mi, co łączy cię z Salamandrą. Nie stracę. Cóż, historia jest prosta. Nigdy nie byłem bohaterem. Znaleźli mnie jakiś czas temu i magister złożył mi propozycję nie do odrzucenia. Rozumiesz? Pomagasz nam, albo podamy ci twoje własne jajka do zjedzenia. Nienawidziłem ich, bo przypominali mi was, Wiedźminów. Też nie dali mi wyboru. Stałem się wyrzutkiem w dwójnasób. Najpierw Wiedźmini poddali mnie mutacjom, potem magister zrobił ze mnie przestępcę. Takie życie, byku na patencie. Nie wyciągnęli ze mnie cennych informacji. Nie kupili mnie. I tak dotarłem tutaj. Na brzeg. Podobno podjąłeś się rozwiązania konfliktu między ludźmi i wodą. Branus, do jutra, jutro też. Cię, będzie jutro. Weź go sobie. Nie mam stream koło 18-19. Na pogodzenie ludzi i wody, Anoi. Obie strony przyszły do mnie z prośbą o pomoc. Ja jednak nie zamierzam tego robić. Jutro 18-19. Będzie pasowało jak ulał do legendy o dobrym Wiedźminie. Masz jakiś kompleks na moim punkcie? Nie pochlebiaj sobie. Już ci mówiłem, że gardzę takim jak ty. Jak się odzywasz? Przeżyję. Wracając do tematu. Moim zdaniem trzeba przetrzebić jedną ze stron i będzie spokój. Wspomniałeś o jakiejś zbroi. Nie znasz tej legendy? A myślałem, że każdy mały wiedźminek o niej słyszał. Opowiedz. Legenda jak to legenda. Mówi o wielkim wojowniku i jego czynach. Nudniejsza niż ballada Jaskra o tobie, a to rzadkość. Ale to jedyny przekaz, z którego można się dowiedzieć o zbroi owego wojaka. A to już jest bardzo ciekawe. Bohater, mimo że nosił pancerz, korzystał z wiedźmińskich technik walki. Czy był wiedźminem? Nie wiadomo. Brzmi ciekawie. Kruk, bo taki nadano mu przydomek, był związany z gnomimi wynalazcami. Gnomy, jak wiesz, przewyższają wiedzą techniczną nawet krasnoludy. O, kurwa, spryciarze. Karbon powstała zbroja i lekka zarazem. Zbroja w sam raz dla Wiedźmina. Legendarna zbroja. Chyba zabawię się w poszukiwacza skarbów. Ja szukam jej już od dawna. Podejrzewam, że kruk został w niej pochowany. Dlatego włóczy się po cmentarzach i kryptach. Znasz kogoś, kto mógłby powiedzieć więcej o samym pancerzu? Miejscowy kowal jest wynalazcą, zna tę legendę. Jest też elfizdobmistrz. Pogadaj z nimi, powinni coś wiedzieć. Tak zrobię. Tak? Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Wodianoi? Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Wodianoi? Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu Pani Jeziora, na brzegu. Czasami wyznawcy Dagona przeganiają go stamtąd, ale zawsze wraca. Rozumiem. Tak? Wytknąłeś mi lukę w obronie? Tak. Odsłaniasz pachwiny, dziecko to zauważy. Wiem nawet dlaczego. Oświeć dlaczego? Mnie. Pół piruet wymaga dwóch sprawnych nóg. Miałeś pogruchotaną nogę. Nie mylę się. Możliwe. Tak to już jest. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Możliwe. Bywaj. Co to wszystko? Powinienem zająć się innymi sprawami, teraz Bregna staje się bardziej wylewny.
Kręgi na wodzie, powinienem porozmawiać z Julianem i kapłanem Wodiano i... Belengar poradził, żebym porozmawiał z kowalem i elfim rzemieślnikiem na temat zbroi Kruka. A co z tajemnicą Berengara? Nareszcie spotkałem Berengara, powinienem z nim porozmawiać. Witam, kurwa, witam, Jakub. Dobra, ścieżki przeznaczenia, powinienem za... Dobra, to ta... Powinienem porozmawiać z Julianem i kapłanem Wodia, no i bul, 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 bul. Ej, co jest? Co ja z nim robiłem? Ty, Wiedźmin jako klikanka, zoba. Ale jaja. Pa, dobra. Nie no. F3, kurde, taka ma być kamera zajebista. Co za myszkiem tak szpankuje? O ty kurna! Ja cię na pizdę walę, pa! Jebcie się na łeb! Czy to będzie to trofeum? Teraz ty, glonojadzie. A on nie miał być na polach? Come on, bitches. Ej, co on taki silny jest? Dobra. Wszystko. Czego nie mogę nic z niego podnieść? Dziwne. Pan rusza jeszcze kurwa ogonem, nie? Aha, dobra, nieważne. Czemu mi ta myszka tak zacina? Ołtarz. Ej, nie ma go tutaj. To idę porozmawiać z Julianem. Nie wiem, zrobię jeszcze, porozmawiam z Julianem i kończę. Idę spać. Przez ten się stałem. A chciałem tylko odpalić streama, żeby zobaczyć, czy to działa w ogóle. W 60 klatkach. I widzę, że działa. Także sztos. Także idziemy do wioski, porozmawiamy sobie z Julianem i tyle chyba. Wow, gdzie ja idę tutaj? Wow, co ta myszka tak świruje? No lol, ale myszka mi świruje. Ja przesuwam, nie przesuwa się. O, teraz dopiero się przesunęło. O, tak powoli. No dobra, teraz działa. Gdzie teraz działa? Ale nie działało. Dobra, lecimy do tego. Do Juliana.
Chyba, że nie będę mógł z nim porozmawiać, bo nawet będę musiał porozmawiać z Wodiano i ból, kurwa. Dobra, ale nie, idziemy. Dziękuję, młodzieńcze, za otwarcie mi do bramy. Dobra, Julian. Ej, gdzie jest Julian? Ej, kurwa, nie ma Juliana, lipa. Dobra, to w takim bądź wypadku kończę transmisję. Działa wszystko, że się klatek, także mi się to podoba, także dzięki za transmisję. Jutro będzie live o wcześniej, o pewnie 18:00. 4 godziny może, albo coś koło tego, także zobaczymy. Także to było tyle do kolejnego streama, czyli jutro, trzymajcie się, piona.